Jeśli Państwo nie zrozumieli słów piosenki, to nie jesteście sami. Poprosimy o informację, w jakim języku to było i o czym. Józio, to było w języku romskim. Asia, Józek i Kasia śpiewali po romsku, ja grałem po romsku. A Józek, powiedz nam, o czym była ta piosenka, bo wydaje mi się, że o miłości. No, jak zwykle o miłości, no i o czym by miała być? Oczywiście. Józek to prawdziwa petarda i pocisk miłości, czego doświadczyła na swoim kruchym, młodzieńczym sercu Agnieszka. A o jedzeniu to nie było? Nie? Nie, o miłości. Józiu, no rozczarowałeś mnie. Słuchajcie, momentami wyglądaliście trochę jak Bonnie M. z Karpat i bardzo mi się to podobało. Co mnie cieszy? Mnie bardzo cieszy to, że byliście po prostu samą muzyką. Z całym szacunkiem cieszę się, że nie było tancerzy przy waszym występie, że nie było całej jakichś tych fajerwerków. Sama czysta muzyka, twój początek. Jesteś Davidem Coverdale'em z Karpat, absolutnie. Kocham cię. Ja bym też widział w tym taką karpacką ABBę trochę, nie? ABBA była, była. Tak. A skoro ABBA to Agustin, bo on występował w pierwszym składzie. Tak. ABBA ojcze. W koturnach. Tak. Nie no, przepiękny występ. Józek, nie chcę powiedzieć, że zdominowałeś, ale taką poprzeczkę wysoką ustawiłeś i wytrzymaliście to. No, przepiękny występ, mega klimat, cudnie. Małgosiu, czy będzie potrzebna trzecia koparka? Tak, mnie chyba przez cały program, po każdym występie będzie ta koparka opadać. Będę łapał. Tak, jesteście niezwykłą czwórką. Kochałam, zakochałam się w was na castingu, kocham was miłością niezmienną. Kiedy zaczynacie śpiewać, grać, uruchamia się cała pełnia krwistego życia. Nawet kamień będzie tańczył. Jesteście wspaniali.